Otwieram dyskusję. Do zabrania głosu zgłosiło się 4 osoby. Proszę Państwa, przypominam o uchwale, jaką na początku tego roku przyjęła komisja o ograniczeniu czasu wystąpienia. I jako pierwszy głos zabierze pan poseł Grzegorz Braun. Szczęść Boże. Dzień dobry, kłaniam się. Panie przewodniczący, chciałbym, żeby to było podyktowane do protokołu, że wyrażam opinię, że fakt, iż spotykamy się po raz pierwszy od tylu miesięcy w drugiej połowie czerwca, to jest rzecz skandaliczna i moim zdaniem niewytłumaczalna żadnymi względami. Mniemana pandemia, wirus, o którym informacje urzędnicy państwowi otrzymują z wiadomości na pasku telewizyjnym, to nie są żadne względy, które mogłyby tłumaczyć niezbieranie się Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez tak długi czas, w sytuacji, w której i wewnętrznie, i zewnętrznie, jak wiadomo, natłok nawału, natłok nadmiar wrażeń i przecież to wszystko są kwestie bezpośrednio należące do sfery bezpieczeństwa państwa. W związku z tym, chociaż pan przewodniczący zaznaczył, że porządku dzisiejszego posiedzenia nie uzupełnimy o żadne zasadnicze nowości, chciałbym bardzo prosić pana przewodniczącego o zobowiązanie ministra obrony narodowej w osobie obecnego tutaj pana ministra do przedstawienia informacji o tym, jak się sprawy miały w ciągu tych miesięcy, w których Komisja Obrony Narodowej nie spotykała się. A konkretnie, jaki był wpływ przyjęcia przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie zarządzeń Ministerstwa Zdrowia i premiera Rzeczypospolitej Polskiej, wpływ przyjęcia tych procedur antywirusowych na wykonywanie zadań należących do Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jaki był wpływ tej sytuacji, która zaistniała, na stan bezpieczeństwa państwa i gotowość Wojska Polskiego do działania i gotowość Ministerstwa Obrony Narodowej do realizowania swoich zadań. Bardzo proszę o to, żeby jak najszybciej zwołane zostało następne posiedzenie naszej komisji, które tą sprawą pilnie będzie mogło się zająć. Dalej, punkty na dzisiejsze posiedzenie przedłożyłem panu przewodniczącemu już w dniu wczorajszym wniosek. Bardzo będę prosił pana przewodniczącego o przegłosowanie tego wniosku. Zwrócę uwagę na to, że chociaż Najwyższa Izba Kontroli jest wspaniałym narzędziem przez ustawodawcę oddanym do dyspozycji także Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, także Komisjom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, my tutaj mamy w planie, po tym jak już zostanie rozpatrzony pierwszy punkt dzisiejszego programu, mamy w planie sugerować Najwyższej Izbie Kontroli, żeby się zajęła tym czy owym. Otóż mój wniosek co do meritum sprowadza się do tego, żeby Wysoka Komisja, czcigodni koledzy i koleżanki, mniej liczne, żebyście zdecydowali, szanowni, o zleceniu Najwyższej Izbie Kontroli pewnych działań. Nie sugestii, tylko zleceń. W jakich zakresach? No, pierwszy zakres to jest słynny program Harpia. Mówię słynny, dlatego że to jest pewne kuriozum w tym dokumencie Najwyższej Izby Kontroli.
że Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie en masse, po całości, między innymi element, którego, jak sama nas informuje, nie skontrolowała. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli ja to źle rozumiem. NIK odstąpiła od formułowania oceny zagadnienia w tytule tutaj podrozdziału pozyskiwanie na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej samolotów wielozadaniowych F-35. No to skoro Najwyższa Izba Kontroli raczyła odstąpić, to czemu ocenia pozytywnie, niejako kredytując tę część działania Ministerstwa Obrony Narodowej? Zatem o to pytam, a we moim wniosku proponuję, by Wysoka Komisja zleciła kontrolę, rozwijając to zlecenie, konkretyzując w takich pytaniach, jak na przykład jakie analizy przeprowadzono przed podpisaniem umowy z 31 stycznia 2020 roku, jak zorganizowano zarządzanie projektem Harpia, jak jest harmonogram płatności wynikających z umowy, jaki jest harmonogram na przykład szkoleń pilotów i personelu. Rozumiem, że ustalono te wszystkie rzeczy przed podpisaniem tej umowy i są to tak poważne zagadnienia, że nie mogły one podlegać rozstrzygnięciom bez dogłębnych analiz, których, jak mniemam, nie przeprowadzono z dnia na dzień w końcu stycznia, tylko musiał to być dłuższy proces, należący jeszcze do okresu 2019 roku. Dalej wnioskowałbym o zlecenie kontroli w sprawie zaliczek na zakupy uzbrojenia i wyposażenia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w mijającej dekadzie, w latach 2010-2020, ponieważ mamy wyraźną tendencję wzrostową, coraz więcej zaliczkujemy, w związku z tym zasadnym będzie na pewno dążyć do uzyskania pełnej jasności w tych kwestiach. Jak to z tymi zaliczkami było i prośba o to, żebyście, szanowni, przychylili się do takiego wniosku. Teraz dostaliśmy tu wszyscy opinię Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych. Te opinie numer 3 sporządził, jak rozumiem, pan przewodniczący. Pan przewodniczący, to kto jest autorem tego projektu opinii, panie przewodniczący? Autorem tego projektu opinii jest przewodniczący komisji, podkomisji stałej do spraw budżetu Komisji Obrony Narodowej. Rozumiem. No to tu jest, ale to w wypowiedzi też tutaj się pojawiło. My tutaj operujemy tą magiczną cyfrą 2% PKB na wydatki obronne i to myślę już nie tylko dla opinii publicznej, ale także i dla części Wysokiej Izby, także myślę i członków Wysokiej Komisji, to jest poniekąd mylące, dlatego że 2% to brzmi całkiem niewinnie. Jeśli uświadomimy sobie, że te 2% PKB przekłada się na co dziesiątą złotówkę wydaną przez państwo polskie, przez budżet państwa, tak plus minus w ostatnich latach, tak, że to oscyluje w okolicach 10% tego, co wydatkuje władza, rząd Rzeczypospolitej. Proszę kończyć, bo za chwilę kończy się pana czas. A zatem prośba, panie przewodniczący, czy moglibyśmy z góry prosić o to, żeby w następnych tego rodzaju zestawieniach przekładać te sumy zawrotne, o których mówimy, na takie dane o tym, jaki jest to udział w budżecie państwa, jaka to jest część budżetu państwa, żebyśmy nie musieli tego sobie sami przeliczać, czy mogłyby te organy władzy, z którymi tutaj konferujemy, czy mogłyby od razu podawać nam taką informację. Dziękuję bardzo. W tym głosie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wystarczy te pytania, które pan zadał, większość z nich jest w sprawozdaniu budżetowym, można wyczytać, ale trzeba się nad tym pochylić. Zatem przystępujemy do głosowania nad przyjęciem opinii numer 3 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych w
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Druk numer 396 w zakresie działania komisji uchwalona na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 roku. Komisja Obrony Narodowej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu resortu obrony narodowej za 2019 rok w części 29 Obrona Narodowa. Proszę Państwa, posłowie, wszyscy z Państwa posłów otrzymali projekt tej opinii. W związku z powyższym nie wyszczególniam poszczególnych punktów, które określają szczegółowy podział budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. W związku z powyższym jeszcze odczytam ostatnie zdanie. Do prezentowania opinii przed Komisją Finansów Publicznych Komisja Obrony Narodowej upoważniła posła Leszka Dobrzyńskiego. Pan poseł wyraził zgodę. Przystępujemy... Jeśli mogę, uwagę, bo no, my nie usłyszeliśmy, czy komisja pozytywnie ocenia, czy nie, bo w tej decyzji pan nie przedstawił przed chwilą. Przeczytałem. Komisja Obrony Narodowej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu resortu obrony narodowej za 2019 rok w części 29 Obrona Narodowa. Następnie nie wyszczególniałem poszczególnych działów tego budżetu. I ostatnie zdanie jeszcze raz przeczytam. Do prezentowania opinii nad Komisją Finansów Publicznych Komisja Obrony Narodowej upoważniła posła Leszka Dobrzyńskiego. Wniosek formalny, panie przewodniczący. Tak. Panie przewodniczący, formalnie chciałbym odnotować, że pan poddaje pod głosowanie dokument, który nie był przyjęty przez podkomisję do spraw finansów. Nie był tekst tego dokumentu rozpatrywany na tym posiedzeniu. Panowie, zanim to posiedzenie się rozpoczęło, zapytani przez pana ministra Macierewicza, jak długo ono potrwa. Pan przewodniczący zalicytował może godzinę, a przelicytował pan wiceprzewodniczący Kownacki pół godziny. W ten sposób chcecie panowie decydować o miliardach złotych, które Polacy łożą, ciężko wypracowując, na obronę narodową. To jest hańba, skandal, to jest bezprawie. To jest bezprawie, panie majorze przewodniczący, panie majorze Ludowego Wojska Polskiego, przewodniczący Jach, to jest bezprawie, hańba i skandal. Dziękuję. Formalnie zatem wnoszę o zmianę przewodniczącego komisji. O zmianę przewodniczącego komisji. Wiem, że ten wniosek zgodnie z regulaminem nie może być procedowany na tym posiedzeniu, ale składam formalnie taki wniosek. Powtórę, składam wniosek o przegłosowanie wcześniej złożonych w czasie dzisiejszego posiedzenia wniosków formalnych i innych, zanim procedując w sobie właściwy sposób, zechce pan raptownie zamknąć to posiedzenie komisji. Wnioskuję o to, żeby się pan nie ważył zamykać tego posiedzenia komisji, zanim nie podda pan pod głosowanie wszystkich wniosków, które zostały panu złożone, łącznie z wnioskiem, który wpłynął do pana na piśmie w dniu wczorajszym. Proszę to poddać pod głosowanie. Co nie umniejsza hańby, skandalu i bezprawia, którego jest pan współautorem, działając wspólnie i w porozumieniu z panem przewodniczącym Kownackim. Dziękuję. Mam nadzieję, że pan minister Kownacki pomoże mi w załamaniu nerwowym, ale chcę odpowiedzieć, panie pośle Braun. Więc po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie rozszerzenia posiedzenia komisji zgodnie z obowiązującymi zgodnie z obowiązującym regulaminem Sejmu. Natomiast to te pańskie dwa wnioski
chcę powiedzieć, że pańskie dwa wnioski, po pierwsze, czy to jest jeden wniosek właściwie, ale zlecenie... Było ich więcej, panie przewodniczący. Zlecenie kontroli zakupu F-35 dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej proponuję przeczytać, zapoznać się z kontrolą, która była, z wynikami kontroli, która była przeprowadzona w tym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli, pełnymi wynikami, które są możliwe do zapoznania się. Natomiast zlecenie, kontrola realizacji rzeczowej zaliczek na zakupy uzbrojenia i wyposażenia, to jest temat, panie pośle Braun, co najwyżej na interpelację poselską. Zresztą większość tych pytań, informacji... Proszę mnie nie pouczać, proszę poddać pod głosowanie ten wniosek. Był również wniosek o pilne zwołanie następnego posiedzenia tej komisji. Proszę głosować ten wniosek. Wniosek o pilne zwołanie następnego posiedzenia. Panie pośle Braun, w tej chwili przyjdziemy do przegłosowania opinii Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych. Natomiast po przegłosowaniu mamy jeszcze jeden punkt. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem opinii numer 3 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, druk numer 396, zechce nacisnąć przycisk. Kto z pań i panów posłów jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Tak się w związku z gazetami nie robi, remanentu nie robi. Macie mundury, panie. Patrzycie na to i słuchacie. Dziękuję. Głosowało 25
26, przepraszam, głosowało 26 posłów. Za głosowało 20, przeciw 5, wstrzymało się 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt, pozytywnie opinię Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych. I przechodzimy do... Tak, panom z ministerstwa, dziękuję panowie z Najwyższej Izby. Jeżeli będziecie, jeżeli chcecie, to zapraszam, będziemy przyjmować tematy pracy. Już po pytaniach jest, panie pośle. Dziękujemy. Nie musicie panowie, bo to my przyjmujemy to i tak. Przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego posiedzenia. Informuję, że w dniu 5 czerwca bieżącego roku pani marszałek Sejmu skierowała pismo do przewodniczących komisji sejmowych, w którym informuje o podjęciu prac przez NIK nad przygotowaniem planu pracy NIK na 2021 rok. Tak, oni nie muszą być. Będziemy teraz przygotowywać jako komisja. W związku z tym proszeni byliście, informuję, że w dniu 5 czerwca bieżącego roku pani marszałek Sejmu skierowała pismo do przewodniczących komisji sejmowych, w którym informuje o podjęciu prac przez NIK nad przygotowaniem planu pracy NIK na 2021 rok. W związku z tym proszeni byliście państwo o przesyłanie do sekretariatu swoich propozycji do planu pracy NIK. Wpłynęły następujące propozycje tematów kontroli. Koncepcja rozwoju marynarki wojennej. To jest pierwszy. Drugi. Stan realizacji wybranych programów modernizacyjnych na rzecz marynarki wojennej. Trzeci. Planowanie zakupu, dystrybucja i ewidencja sprzętu informatycznego w jednostkach resortu obrony narodowej. Przygotowanie obsad załóg samolotów w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejny temat też przyszedł, ocena zdolności marynarki wojennej do wykonywania zadań określonych w planach obrony kraju i zobowiązaniach sojuszniczych. I następny temat, ocena zdolności sił powietrznych do wykonywania zadań określonych w planach obrony kraju i zobowiązaniach sojuszniczych. I kolejny temat, i trzy ostatnie, weryfikacja projektów podjętych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz wydatków z tym związanych oraz weryfikacja środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację prac rozwojowych. Wojska Obrony Terytorialnej i środki przeznaczone na wyposażenie jednostek, amunicję oraz wszystkie niezbędne koszty związane z utrzymaniem oraz cykliczną organizacją szkoleń, a także okolicznościowych spotkań i wydarzeń. I ostatnie, zmiany na stanowisku prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, a ewentualne nieprawidłowości w spółce i podległych im przedsiębiorstwach. Czy są jeszcze jakieś inne tematy? Proszę odczytać wniosek, który złożony został w pańskim biurze w dniu wczorajszym. Czyli te tematy chce pan dołączyć do planu pracy, tak? Panie przewodniczący, od wczoraj był czas, żeby dogłębnie przestudiować ten wniosek, który złożyłem u pana, ale na specjalne pańskie życzenie precyzuję. Panie przewodniczący, żeby te dwa tematy, dwa zagadnienia, dwie kontrole zostały nie zasugerowane prezesom Najwyższej Izby Kontroli, ale żeby zostały zlecone. Tak? To poważna różnica. Więc
jeżeli zlecone, to nie na tym posiedzeniu komisji, panie przewodniczący. A dlaczegoż nie na tym posiedzeniu? Dlatego, że panie pośle Braun, trzeci raz panu mówię, że dzisiejsze posiedzenie komisji jest w określonym trybie i nie ma rozszerzenia o dodatkowe rzeczy. Jeżeli pan chce... Są dodatkowe rzeczy, jak pan widzi. Dodatkowe punkty. Jeżeli pan sobie życzy, ażeby to dołączyć do planu pracy... Tak życzę sobie, panie przewodniczący. Z ostrożności procesowej wyrażam takie życzenie i jeszcze raz wnioskuję formalnie o pilne zwołanie następnego posiedzenia tej komisji. Może na przykład w terminie za 15 minut. Panie pośle, czy możemy mówić o jednym temacie, a nie o pięciu na raz? Czy pan może mówić o jednym temacie, żebyśmy skończyli? Więc wobec powyższego do tej listy dopisuję jeszcze dwa tematy. Kontrola zakupu F-35 dla Sił Zbrojnych RP na lata 2018-2020. Każdy poseł ma prawo zgłosić, co mu się żywnie podoba, nawet jeżeli to już w tym roku było kontrolowane. No ale oczywiście... Proszę czytać sprawozdanie NIK-u. Proszę czekać, aż udzielę panu głosu, a nie bez przerwy przerywać wszystkim. I kontrola realizacji rzeczowej zaliczek na zakupy uzbrojenia i wyposażenia dla Sił Zbrojnych RP na lata 2010-2020. Jeśli łaska, panie przewodniczący, z tym rozwinięciem. Chcę powiedzieć, że ten temat drugi jest, powiedzmy sobie, z problemem merytorycznym, ponieważ instytucja zaliczek istnieje od roku 2012. Tą instytucję tak dzisiaj krytykowaną przez posłów Platformy Obywatelskiej powołano w czasach, kiedy to oni rządzili i oni nowelizowali ustawę o finansowaniu i modernizacji Sił Zbrojnych. W związku z powyższym, jak mam dopisać? Panie przewodniczący, najlepiej metodą wytnij wklej, uwzględniając podpunkty, które widnieją na kartce, którą, jak nie mam, trzyma pan w dłoni. Sprawdzimy ten, czy to się wpisuje, czy rozszerzenie, czy tylko wpisuje się temat, panie Jacku. Natomiast, proszę państwa, no nie ma pani poseł Moniki Pawłowskiej, bo ona złożyła weryfikację projektów podjętych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz wydatków z tym związanych oraz weryfikacja środków budżetu państwa przez... Nie ma tutaj pani Moniki Pawłowskiej, ponieważ temat, który pani Monika zgłosiła, jest niekoniecznie do Departamentu Obrony Narodowej. A czy my, panie Jacku... Aha, rozumiem, dobrze. W związku z powyższym, proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, pan przewodniczący Czartoryski. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to troszkę mam kłopot, ponieważ nie ma przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, nie ma przedstawicieli ministerstwa ani wojska i w sumie to nie będę zgłaszał w takim razie tematu, ale zgłoszę do protokołu. I mam nadzieję, że przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli to sprawdzą, bo wtedy by mógł być z tego sformułowane pytanie do NIK-u o przeprowadzenie kontroli. Mianowicie chciałem się zapytać o zasadność likwidacji całego szeregu jednostek wojskowych na wschodzie Polski w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, pana ministra Mroczka i pana ministra Siemoniaka. Jak to zostało przez Najwyższą Izbę Kontroli ocenione. Ale przyznam szczerze, że nie wiem, bo być może na ten temat powstała seria kontroli i ponieważ nie mogę tego pytania przedstawicielom NIK-u postawić, to tylko zgłoszę to do protokołu, bo chciałem najpierw, zanim zgłoszę temat,
zapytać, czy została przeprowadzona kontrola zasadności likwidacji pierwszej dywizji zmechanizowanej w Legionowej w 2011 roku? Czy została nie skończyłem. Czy została przeprowadzona kontrola zasadności likwidacji pierwszego siedleckiego batalionu rozpoznawczego w Siedlcach? Czy została przeprowadzona kontrola zasadności likwidacji trzeciej brygady zmechanizowanej w Lublinie? Czy została przeprowadzona kontrola zasadności likwidacji 14 pułku przeciwpancernego w Suwałkach? Czy została przeprowadzona kontrola zasadności likwidacji pierwszego batalionu zmechanizowanego w Chełmie? Wystarczy te 5, aczkolwiek jeszcze było szereg sprzedaży, szereg dalszych likwidacji, praktycznie doprowadzenie do likwidacji Wojska Polskiego na wschód od Wisły, o czym mówił tutaj dzisiaj pan poseł Poncyliusz, niestety obraził się i wyszedł, bo ciekawy był mi jego zdania, ale ta seria likwidacji jednostek wojskowych na wschód od Wisły jest dla mnie jako dla posła reprezentującego okręg wschodniego Mazowsza na wschodzie do Wisły bardzo ciekawa. Czy były takie kontrole i czy wyjaśniły zasadność likwidacji tych wszystkich jednostek oraz wyprzedaży nieruchomości? Także dzisiaj przy ponownym odtwarzaniu tych jednostek na wschód od Wisły wojsko jest zmuszone pozyskiwać w najróżniejszy sposób nieruchomości dla nowo tworzonych jednostek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. W związku z powyższym, proszę państwa, przeczytam jeszcze raz tematy do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok przyszły. Koncepcja rozwoju marynarki wojennej RP. Stan realizacji wybranych programów modernizacyjnych na rzecz marynarki wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Planowanie zakupu i dystrybucja i ewidencja sprzętu informatycznego w jednostkach resortu obrony narodowej. 4. Przygotowanie obsad załóg samolotów w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ocena zdolności marynarki wojennej do wykonywania zadań określonych w planach obrony kraju i zobowiązaniach sojuszniczych. 6. Ocena zdolności sił powietrznych do wykonywania zadań określonych w planach obrony kraju i zobowiązaniach sojuszniczych. Kontrola zakupu F-35 dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej lata 2018-20. Kolejny numer. Kontrola realizacji rzeczowej zaliczek na zakupy uzbrojenia i wyposażenie dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej lata 2010-20. Kolejny temat. Weryfikacja projektów podjętych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz wydatków z tym związanych oraz weryfikacja środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację prac rozwojowych. Kolejny temat. Wojska Obrony Terytorialnej i środki przeznaczone na wyposażenie jednostek, amunicję oraz wszystkie niezbędne koszty związane z utrzymaniem oraz cykliczną organizacją szkoleń, a także okolicznościowych spotkań i wydarzeń. I ostatni temat. Zmiany na stanowisku prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, a ewentualne nieprawidłowości w spółce i podległych jej przedsiębiorstwach. Przystępujemy zatem do głosowania. Proszę się przygotować. Tak. Tak, zgodził się. Pan poseł Braun się zgodził, prawda? Ale pan nie odczytał tych wniosków. Odczytałem. Nie odczytał pan tych pytań, które zostały sformułowane. Proszę pana, wniosek jest. Proszę państwa, czy zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest przyjęciem tej listy tych wniosków? Zechce nacisnąć przycisk.